siedlicie, tego mówię. Legendarny mat za polan, zapatrzony w orle skrzydła. Podczas jednej z leśnych wypraw, znak białego orła wybrał. Zapraszam do wysłuchania przemówienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z racji 25. rocznicy Radia Maryja. Szanowni Państwo ministrowie, szanowni Państwo posłowie, senatorowie, ekscelencje, księża arcybiskupi i biskupi, czcigodny ojcze prowincjale, czcigodny ojcze dyrektorze Radia Maryja, gospodarzu dzisiejszego jubileuszu. To niestety wygląda to w ten sposób, że kot może cały święta spędzić na przykład w Wersalce. Czcigodni księża, czcigodne siostry zakonne, czcigodni ojcowie, wprowadzenie nowego domownika, psa, kota, to szanowni, zdecydowanie nie, chociaż państwo, wiemy, że często zwierzęta są tym wymarzonym prezentem. Przedstawiciele administracji rządowej, przedstawiciele administracji samorządowej na czele z panem prezydentem miasta Torunia. Pierwsza rzecz jest taka, że to świąteczne to nie jest typowe takiej rutyny domowej. Właściciele przebywają w domu. Czasami nam się wydaje, że to szanowni marszałkowie województw przybyli tutaj z różnych stron Polski do Torunia na dzisiejszą uroczystość. Droga rodzino Radia Maryja, zgromadzona w tej pięknej hali. Bardzo
Wszyscy dostojni przybyli goście, szanowni państwo. Wielokrotnie dzisiaj już powtarzano te słowa. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie radio i że nazywa się Radio Maryja. Powiedział tak w Rzymie 29 marca 1995 roku: nasz Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie. Powiedział wtedy, kiedy Radio Maryja nie miało jeszcze nawet 4 lat. To był marzec 1995 roku. Dziś Radio Maryja ma 25 lat. Nie jest już tylko Radiem Maryja. Jest nasz dziennik. Przede wszystkim jest. Nie powinniśmy robić tego na własną rękę. Znaczy, telewizja trwa. Nasze zwierzę, zwierzę jest. Nasi fajerwerkowe. Wyższa szkoła kultury społecznej i medialnej. Koty również źle znoszą jest. Okres fajerwerkowy. I tutaj też wielka siła katolickich mediów. Która zrodziła się, tak jak tutaj dzisiaj już powiedziano, z niczego w 1991 roku i rozpoczęła swoją działalność dokładnie 8 grudnia. I jak to już dzisiaj które działają na ludzi, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup powiedział, wydawało się, że nie ma żadnych szans. Tak strasznie ważne jest to, żeby to lekarz weterynarii zalecił odpowiedni sposób. I możemy zalecić zacząć od suplementów diety, które zawierają substancje aktywne. Chodzi o to, że żeby zwierzę wycieszyć i uspokoić przed sylwestrem. Ale proszę państwa, nigdy nie może się tak wydawać w sytuacji, gdy jest wiara, nadzieja, siła ducha, odwaga i głębokie przekonanie o tym, że misja, którą się człowiek podejmuje, jest misją potrzebną, która będzie służyła ludziom. Jestem pewien, tak jak i państwo wszyscy tutaj jesteście, że tak właśnie w 1991 roku, rozpoczynając tą działalność w grudniu, myślał i ojciec dyrektor dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, wtedy raczkującego malutkiego lokalnego radyjka w Toruniu i w Bydgoszczy, i myśleli ojcowie redemptoryści, i myślał ekscelencja ksiądz biskup, wydając zgodę na to, by mogło zacząć działać katolickie radio. Dziś tego radia słucha nie czekajmy miliony tuż przed północą, tylko mamy ten ludzi w całej Polsce, żeby zabezpieczyć częściej, rzadziej o tym, w samochodach, w domach, w miejscu pracy, bardzo różnych miejsc. I ja przybyłem tutaj dzisiaj jako prezydent Rzeczypospolitej, żeby podziękować. Bo jeżeli 22 lata temu prawie nasz Ojciec Święty codziennie Panu Bogu dziękował, to po 25 latach wypada, żeby prezydent Rzeczypospolitej podziękował Panu Bogu i tym, którzy Radio Maryja stworzyli. Dziękujemy.
Dziękujemy z całego serca. Trzeba uciekać. Ale... Nasz dzisiejszy czas dobiegł w końcu. Dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, pani doktor Janie Nie tyle. Za uwagę i gorąco. Za wielkie dzieło ewangelizacji jako takie. Wykorzystajmy ten czas. Za to dziękował jego ekscelencja ksiądz arcybiskup. Za to dziękują zgromadzeni dzisiaj czcigodni księża, arcybiskupi i biskupi. Za to dziękują zgromadzeni tutaj duchowni, ojcowie, księża, siostry zakonne. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej przyjechałem podziękować przede wszystkim za wielkie dzieło wspólnoty, wielkie dzieło miłosierdzia i wielkie dzieło budowania siły polskiego społeczeństwa i siły polskiej państwowości. Dlaczego? Dlatego, że premier Włoch Matteo Renzi zapowiedział, że Radio Maryja dziś złoży ją na ręce prezydenta. Od samego początku swojego istnienia niesie w sobie dwa elementy, które były i są w dzisiejszym świecie unikatowe. Tym pierwszym, najważniejszym jest wielkie budowanie wspólnoty. Wspólnoty ludzi, którzy są ze sobą nawzajem, tak jak dziś tu było powiedziane, bo to nie jest emisja, to jest misja, którą to radio wykonuje i to nie jest tylko nadawanie, ale to jest także słuchanie. To jest wysłuchiwanie głosu zwykłych ludzi w takich audycjach jak choćby rozmowy niedokończone. To jest wysłuchiwanie głosu tych, którym się powiodło, ale to jest wysłuchiwanie także głosu tych, którym się nie powiodło. A przede wszystkim... To jest wielkie dawanie nadziei i siły. Wiecie komu? Nigdzie z pewnością nie zabraknie tradycji. Jakżeż wielu słuchaczy Radia Maryja nie może już wyjść z domu z powodu chorób, z powodu cierpienia, z powodu tego, że dotknięci są inwalidztwem. Bardzo wielu z nich to ludzie, którzy w pewnym momencie zaczęli tracić sens swojego życia. I wtedy pojawiło się w ich życiu właśnie Radio Maryja. Ze wspólnotą modlitwy, ze wspólnotą, która kierując cierpienie, kierując osobiste problemy na drogę dialogu z drugim człowiekiem, także przede wszystkim dialogu modlitewnego, pozwoliła odzyskać życiu sens. To jest niebywale wielka misja, jaką zrealizowało i realizuje Radio Maryja, za co jako prezydent z całego serca dziękuję. Nadanie sensu życia wielu ludziom przez to, że mogą ofiarować dzisiaj swoje cierpienie za innych, że mogą swoją modlitwą pomagać innym, że mają takie poczucie, że odnaleźli swoją wspólnotę, w której są, w której trwają, do której mogą zadzwonić, do której mogą się wypowiedzieć, a często, która dzisiaj poprzez rodzinę Radia Maryja, poprzez koła Radia Maryja do nich przyjdzie po to, żeby z nimi porozmawiać, także po to, żeby się razem z nimi u nich w domu pomodlić. Dziękuję wam za to. I radiu, czyli całej jego załodze, ojcu dyrektorowi, ojcu Janowi Królowi, wszystkim współpracownikom radia, ale także właśnie kołom Radia Maryja. Za to budowanie wielkiej wspólnoty. Autorka książki, wydrukowanej Piotra Bondarzewski-Baranowska,
i za niezłomność. Za niezłomność już właśnie na początku lat 90. mówienia wbrew wówczas powszechnie obowiązującym prądom liberalnym, do których później dołączyły prądy lewicowe, o tym, jaki jest świat wartości, o tym, czego potrzebuje człowiek, żeby mógł naprawdę godnie żyć, o tym, jakie powinno być polskie państwo, aby można było mówić, że jest państwem godności, solidarności, sprawiedliwości, państwem demokratycznym, w tym znaczeniu podstawowym, w którym chciałby, żeby było demokratyczne, zwykły jego obywatel, a nie tylko elita. To właśnie radio głosiło od samego początku. Zresztą w tym roku bardzo szczęśliwie nazywane ciemnogrodem, klerykałami, moherami. Tak? Uśmiecham się, proszę Państwa, bo ci, którzy kilka lat temu jeszcze śmiali się z idących słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam i sympatyków Telewizji Trwam, wołających nie oddamy wam Telewizji Trwam, kiedy szli tak w moherowych beretach. Protestując przeciwko temu, że Telewizja Trwam, że Fundacja Lux Veritatis zostały oszukane, tak jak i ich widzowie, niesprawiedliwie nie dostały miejsca na multipleksie cyfrowym. Wtedy się śmiano jeszcze. Ale już, proszę Państwa, dwa lata później cichutko dano miejsce na multipleksie cyfrowym, tak? Dlatego, że w Sejmie został wyświetlony bezmiar niesprawiedliwości, jaki był w tym postępowaniu. O czym mogę powiedzieć z podniesioną głową i otwarcie, ponieważ byłem członkiem tej komisji, która to badała jako poseł. I choć oczywiście wynik postępowania przed komisją był taki, jaki był, nikt nie został postawiony w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. Taka była wtedy większość w Sejmie. To jednak nawet ci, którzy tą większość reprezentowali, zobaczyli, jak ta sprawa wyglądała. I miejsce na multipleksie zostało dla Telewizji Trwam przyznane i dzisiaj jest ona ogólnopolską telewizją, która jest w każdym domu, w którym jest telewizor. To oczywiście niezłomna postawa ojca dyrektora, jego współpracowników, to oczywiście opieka opatrzności, ale to także niezłomna postawa tych właśnie wyśmiewanych moherowych beretów, których 200 tysięcy poszło w marszu Obudź się Polsko w 2012 roku. Przyjechaliście Państwo wtedy z całej Polski na ten marsz do Warszawy po to, żeby pokazać, że Polacy chcą, żeby katolicka telewizja, która niesie przesłanie dobra, miłosierdzia, która niesie przesłanie solidarności, która niesie przesłanie tego wszystkiego, co tak ważne dla Polaków. Od pokoleń, od 1050 lat, odkąd jesteśmy ochrzczeni jako społeczeństwo i jako państwo, żeby ta telewizja na multipleksie cyfrowym, nowoczesnym nośniku informacji i sygnału była. I znalazła się tam. I dlaczego się uśmiecham? No bo cóż, proszę Państwa, wyśmiewane moherowe berety okazały się równie sprawne jak szare berety jednostek specjalnych GROM, tak? Bo sprawność beretów ocenia się po tym, czy osiągnęły zwycięstwo, czy nie.
album. A Sprawiedliwość zwyciężyła. Od razu ta płyta weszła na światowe listy przebojów muzyki klasycznej i przez wiele miesięcy zajmowała... Za to chciałem podziękować. Za to chciałem podziękować, że jesteście niezmienni w poglądach. Że mówicie o tej solidarności. Że mówicie o sprawiedliwości. Że nie tylko mówicie, ale że czynicie ją tak. Przez te 25 lat, przez które z kilkuset słuchaczy Radia Maryja, ich grono urosło do milionów. Za to wielkie dzieło z całego serca chciałem podziękować. Chciałem złożyć życzenia na następne ćwierćwiecze dla Radia Maryja i wszystkich wielkich dzieł związanych z Radia Maryja i dla wszystkich tych, którzy je realizują. Prezydenta dla Radia Maryja, bo to rozbudowujcie się. Radia Maryja Żydy. Działajcie. Miejcie zawsze wsparcie w tej waszej rzetelnej, smutnej, uczciwej działalności ze strony władz państwowych. Bo to wsparcie się temu środowisku i tym mediom należy. Bo to są media misyjne. To są media, które utrzymują się z daru ludzkiego. Nie z reklam. To są media, które utrzymują się dzięki temu, że odpowiadają na ludzkie potrzeby. Właśnie przede wszystkim na tą potrzebę bycia razem, tworzenia wspólnoty, znalezienia podobnych sobie ludzi, a czasem znalezienia współczucia i pomocy wtedy, kiedy jest ona potrzebna. Radio Maryja nigdy tej pomocy nie odmawiało i za to także ogromnie wszyscy dziś musimy radiu i jego społeczności podziękować. Życzę wam zatem powodzenia i rozwijania tego dzieła przez następne 25 lat, przez następne dziesięciolecia. Ale i na całym świecie, tak jak to się dzieje, bo nie ma polskich mediów, które miałyby większy zasięg niż media związane z Radiem Maryja jako tym pierwszym, które powstało. Wiem to, bo sam byłem swego czasu w studiu Radia Maryja w Chicago i ono tam jest. Które polskie media krajowe mogą się takimi studiami za oceanem poszczycić. Gratuluję tego z jednej strony. Dziękuję, ale także życzę właśnie tego, żebyście się nadal rozwijali, żebyście nadal realizowali swoją misję z pożytkiem dla naszej ojczyzny, z pożytkiem dla nas wszystkich, z pożytkiem dla Polaków, łącząc ich tak jak do tej pory. I tutaj w kraju i na całym świecie, budując to wielkie poczucie wspólnoty, budując wielkie poczucie także i wartości, po to, żeby Polacy wiedzieli, na jakich wartościach opieraliśmy się, kiedy potem osiągaliśmy sukces i które wartości traciliśmy, po czym zaraz następowała porażka. To właśnie Radio Maryja i Państwo w Radio Maryja o tym mówicie, o tym także mówicie w telewizji Trwam. Tak, to także jest polityka, oczywiście, ale polityka przenika nasze życie i polityka jest nieodłączną częścią budowania dobrego państwa, ale ta polityka, która pojmowana jest jako rozumna troska o dobro wspólne, o czym była dzisiaj tutaj mowa. I Radio Maryja ma prawo do tego, żeby taką politykę prowadzić i w taką politykę się włączać. I ma prawo nawoływać do tego, aby cała polska polityka taka właśnie była. Na koniec. Prośba, aby Matka Najświętsza miała swoje radio, swoje opiece. Cześć Boże, dziękuję.
To słowa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podczas 25. rocznicy powstania Radio Maryi, uroczystości przeżywanych 3 grudnia w Turku. Zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy. Rozważmy tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, modląc się za Kościół Święty, za naszą ojczyznę. Polecajmy też wszystkie intencje modlących się razem z nami za ofiarodawców, dobroczyńców, zarówno żywych, jak i zmarłych. Radia Maryja i wszystkie dzieł powstałych przy radiu. Modlimy się o pokój na świecie, o dalszy rozwój Radia Maryja, o przemianę serc dla wrogów, o wytrwałość dla przyjaciół i słuchaczy. Zapraszam do przedłożenia intencji również na naszej antenie i do wspólnej modlitwy. Telefon do studia 011 48 56 655 23 33 lub 23 66. Janny Pieciukiewicz do Szczecina, bo ona mnie wtedy bardzo wspierała w poszukiwaniach, pani reżyser, dokumentalistka od filmu Honor Generała, nie wiem czy Państwo znacie, ale polecam. I z płaczem Joanna, słuchaj, odnalazłam, ale to był taki płacz szczęścia, tak, że nareszcie coś jest wspaniałego i być może coś się wydarzy. I wtedy się zadziały inne wspaniałe rzeczy po drodze. W takim razie zastanawiałam się, czy teraz, ale czy miała Pani jakiś plan poszukiwań? Zakładała Pani, że każda informacja, którą Pani znajdzie, będzie dobrą informacją i okej, będzie Pani szukała dalej? Czy też pomyślała sobie Pani, trudno, jeżeli nie znajdę, no dam sobie przysłowiowo, kolokwialnie mówiąc, spokój. No nie, nie miałam też żadnego planu ułożonego. Po prostu na każde hasło Bondarzewska, Baranowski Jan, Bondarzewski Andrzej, wszędzie, gdzie tylko pojawiało się w dokumentacji w starej warszawskiej prasie, bo nie ukrywam, że też bardzo śledziłam warszawską prasę z XIX wieku, wszędzie, gdzie tam pojawiało się to nazwisko, natychmiast dogłębnie szukałam. Ale przy okazji też odkryłam inne rzeczy mówiące o tym, że Tekla Bondarzewska nie miała 27 lat w momencie, kiedy zmarła, nie miała 5 dzieci, tylko miała 3 córki. No i odkryłam też przy okazji, że po powstaniu styczniowym jej mąż znalazł się w dalekim Taszkencie. Proszę Państwa, rozmawiamy o Tekli Bondarzewskiej, pianistce, kompozytorce, autorce największego przeboju XIX-wiecznego. To jest utwór zatytułowany Modlitwa Dziewicy. I ponieważ nie puszczamy utworów muzycznych, to teraz wyjątek, chociaż fragment, żebyśmy wiedzieli, o jakiej muzyce mówimy. Proszę posłuchać. Tak, to był fragment utworu Modlitwa Dziewicy. Ja tylko przypomnę, że ten utwór zyskał sławę po opublikowaniu w muzycznej gazecie w Paryżu. Podobno naliczono, pani doktor, aż 114 wydawców od Europy po Stany Zjednoczone i Australię. Łączny nakład przekroczył 1 milion egzemplarzy. To podwójna platyna, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli w muzycznym show biznesie. No ale dziś są inne informacje, inne zdecydowanie więcej. Ja zresztą na
pierwszej i drugiej książce o Bondarzyńskiej podaje po raz pierwszy katalog wydawniczy. Sama modlitwa dziewicy była na przestrzeni 165 lat wydana ponad 600 razy u różnych wydawców. No więc myślę, że to rzeczywiście miliony samej modlitwy dziewicy. A sławę zyskała rzeczywiście po opublikowaniu we francuskiej gazecie jako dodatek muzyczny w 1857 roku i od tamtej pory wydawnictwo Grandi i Pifo podobno mieli własność na wydanie, zresztą też medialnie w różnych doniesieniach prasowych można wyczytać, że oni zabraniali innym wydawcom światowym na wydawanie Pondarzyńskiej, ale nikt tego nie przestrzegał. Czy rzeczywiście mieli takie prawo do wydawania? Tego nie wiemy. To jest następny mój krok, który chciałabym zbadać. I w tym momencie po wydaniu paryskim wszyscy wydawcy w Europie, najważniejsi wydawcy, właśnie wydają modlitwę dziewicy. W 1860 roku, jeszcze za życia Pondarzyńskiej, trafia modlitwa dziewicy za ocean i tam znów amerykańscy wydawcy wydają w milionach egzemplarzy i tak jak pani mówiła, niemalże cały świat. Podobno pan Jerzy Waldorf kiedyś powiedział, że Bondarzyńska jest pierwszą autorką światowego szlagieru. Więc zapytam tak, czy pani od początku planowała o tejże kompozytorce napisać książkę? No tak jak mówiłam, że właściwie to ja nie zamierzałam pisać książki o Bondarzyńskiej. To już Europa i na pewno szukać będę, bo to jest w ogóle niekończąca się opowieść i przygoda z Bondarzyńską, ale tak jak powiedziałam na wstępie audycji, że zbierał się tak duży materiał, że szkoda, żeby on był gdzieś tylko na półkach u mnie w domu. Ale żeby powstały dalsze badania, no to już jest potrzebny mecenas państwa, bo nie ukrywam, do tej pory robiłam wszystko na zasadzie pasji. Ale pasja przerodziła się, okazuje się, że w coś trwałego, tak. Jest bardzo duże zainteresowanie i coraz większe zainteresowanie będzie wokół Bondarzyńskiej. Mamy dwie książki i to są pierwsze książki w ogóle na świecie. Mamy wspaniałą płytę, którą wydała Maria Pomianowska. To była pierwsza płyta polska. Maria Pomianowska zresztą jest też ambasadorką twórczości Bondarzyńskiej. No właśnie tutaj w audycji Kobiety Sukcesu o tym powiedziała i o tym usłyszeliśmy. I ja przy wszystkich powiedziałam, że zobowiązuję się zaprosić panią, żeby nam pani zechciała opowiedzieć o tej ówczesnej kobiecie sukcesu, ale dla mnie pani jest kobietą sukcesu, która do końca wytrwale szuka wszelkich informacji na temat tamtej kobiety, która taką sławę miała poza granicami Polski, a w Polsce no niekoniecznie, bo Japończycy oszaleli. Pani profesor Maria Pomianowska też o tym mówiła, że chciałaby, żeby w Polsce wszyscy tak szanowali Teklę Bondarzyńską i tak wiele pamiętali, jak co skomponowała, jak wiele zrobiła dla polskiej muzyki. Ja nie powiem, że klasycznej, takiej klasycznej, ale powiedzmy, że bardziej popularnej klasycznej. I rzeczywiście Jerzy Waldorf miał rację, mówiąc, że modlitwa dziewicy jest przykładem pierwszego światowego przeboju, bo przecież od momentu wydania minęło tyle lat, a dalej jest rozpoznawalne jako produkt polski. I z tego powodu powinniśmy szanować tego Bondarzyńską jako dobro narodowe, tak, dlatego, że przez tyle lat krąży po całym świecie i jest rozpoznawalne, ale bardzo rzadko podkreśla się i tu w kraju, ale też rzadko za granicą. Wszyscy wiedzą, że była Polką, że Tekla Bondarzyńska była Polką, więc myślę, że przed nami jeszcze wiele do nadrobienia, żeby nadrobić ten nieco stracony czas, ale też nie należy Tekli Bondarzyńskiej traktować jako wielkiej kompozytorki na równi z Chopinem. Nie, była po prostu kompozytorką utworów salonowych, utworów, które trafiały do szerokiej publiczności.
i właściwie wszystkich domach, salonach, gdzie był fortepian, gościła te klemondarzyska. Ale też proszę zwrócić uwagę, jeżeli Państwo są zwrócili do moich książek, ale też nie potrzebni wielkie nazwy, proszę zwrócić uwagę na to, że płyty wydawane w formach niepotrzebnie, bo to teraz wszystko wychodzi, że to jest pogańskie, że to wzięte z pogaństwa. Pierwszy winylowy dzisiejszy zawiera wśród wielkich kompozytorów świata odnajdziemy utwór skomponowany przez Wondarzyską modlitwę dziewicy. Czyli obcokrajowcy... Dziewica, że do końca życia musiała być dziewicą. Kto to tak powiedział? I po prostu traktujmy ją z szanowaniem. A jak pani sądzi? Dlaczego tak mało o niej wiemy? Dlaczego nie miała szans, żeby te wszystkie informacje na temat jej twórczości, o niej samej też, żeby one przebiły się w taki, ja nie wiem, że w XIX wieku było łatwo, ale w takim kontekście twórczości chociażby zauważenia, czy to jakieś normy społeczne, czy sam status społeczny świadczył o tym, że te przeciwności były takie oczywiste, tak jak na ówczesne czasy. Wtedy oczywiście wielką krzywdę zrobili krytycy muzyczni, żyjący jeszcze za czasów te klikondarzy. Może nie wiem, że po pierwsze wiele czynników na to według mnie wpłynęło. Pierwsze była to kobieta, po drugie była córką komisarza policji wykonawczej, była żoną oficera wojsk carskich. Pewne grona społeczne nie wpuszczały najprawdopodobniej ją na salony. I to też przyczyniło się do tego. A poza tym należy też jeszcze podkreślić, że we wszystkich encyklopediach muzycznych podaje się nieco zafałszowaną informację na temat tej klemondarzyski, albo też bardzo króciutką. Tak, tak jakby w ogóle nie istniała. I chciałabym jeszcze dodać jedną kwestię. Otóż, żeby towarzystwo rzeczywiście nie zainteresowało się grobowcem tej klemondarzyski, to byśmy być może nie mieli tak jednego namacalnego miejsca i jedynej takiej pamiątki po kompozytorce. Bo już w 1915 roku jej grobowiec był wykazany przez zarząd cmentarza Stare Powązki jako grób do likwidacji. Wielkich pamiątek nie ma. Wszystko, co udało mi się uzbierać, to są kompozycje porozrzucane po całym świecie. Największy zasób kompozycji muzycznych Wondarzyski ma Biblioteka Narodowa w Londynie. To jest naprawdę właściwie wszystko. My mamy tylko 5 utworów od różnych wydawców, które znajdują się w Bibliotece Narodowej. Brytyjczycy mają, my nie mamy. A ile razy to pani była w Umławie, czyli w miejscu, zdawać by się mogło, takim najważniejszym, prawda? I czy o tej klemondarzyski wiedzą, słyszeli? Nie wiedzieli w ogóle nic. Do momentu odkrycia przeze mnie miejsca urodzenia w zasobach archiwum łaskiego również nie mam żadnego materiału, ale to jest powodowane tym, że archiwum w powstaniu styczniowym, znaczy dokumenty dotyczące miasta po powstaniu styczniowym zostały zniszczone. Tak naprawdę Mława dowiedziała się dopiero w momencie odkrycia przeze mnie. Postanowili mieszkańcy jakoś to powstało nawet towarzystwo miłośników twórczości tej klemondarzyski, jako stowarzyszenie organizacji tej narzędzia, które również pana klemondarzyski, ale też działa nawet kultury. No i pan nie był tak miłany. Thank you.
Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Będzie pochwalony Jezus Chrystus.